To ja nacisnę. Tak. Uwaga. A co tam jedzie? Pesa. O! Słyszałem, zatrąbiła na kogoś. Ale pewnie nie będzie słychać. No dobra, jesteśmy na Rytkini i nagrywamy sobie tu tramwaje z wiaduktu takiego, znaczy z kładki dla pieszych. I czekamy na kolejny tramwaj. Co jedzie? Pesa. Pesa. No to zaraz ją nagramy. Jedzie już do nas. Jedzie. Patrzę na... Zdrowie na nią. Pomachał ci pan. Albo pani, bo się nie przyjrzałem w sumie. Miśko! Będziemy musieli doczytać. No dawaj, naciskaj. Ale taki to miniorowa. Przyjedzie nowy Helmut. Helmut? Wolałbyś Helmutem jechać? No wiesz co, dobre, ale zobacz jaki ten jest nowoczesny. Naciskaj. Nie, no dawaj. To ja nacisnę. Tak. Uwaga. A pamiętasz, jak deptałeś taki w brusie? Też dzwonek? Tak. No. No, będzie musiał uciekać. No, mocno. No. Jesteś? No. Super. Nieruszany? No, wolałbym, żebyś nie ruszył. Dopiero by było. A co to za tramwaj? Pesa. Pesa, dobrze się znasz. Wysiadamy. Wysiadamy? Tak. No to chodź, to wysiadamy. Pesa. Druga pesa, no. Siądziemy dole. Nie, chyba tam nam pan nie pozwoli. Tu nam się super udało. No, uwaga. Będzie. No, pomachaj. Było super! Wsiadłeś do pesy! Ruszyliśmy! I naciskałeś dzwonek! Co to było? To był tramwaj zwany pożądaniem. Taka akcja profilaktyczna, pani nam wytłumaczyła. A pan cię zaprosił do środka. Jacie, Tymon motorniczy! Kocham cię, synek, chodź. Jak chcesz, to możesz pomachać. Ale jeszcze cię nie widzi chyba. Zaraz będzie bliżej to. No, teraz też jest dobry moment, żeby machać. I jest z drugiej strony. No i pojechała. A co ty robisz, pac-pac znowu? Czy to jest twoje sławne pac-pac?